trząsnął głową. Ależ ty masz rodzinę. Od kogo to jest? spytał mały, spoglądając na list. Od twojej siostry, odparł stary, zaczynając czytać na głos. Obergefreiter, ładowacz Wolfgang Ewald Kreuzfeld. Poczta polowa numer 236-45, Niemieckie siły obronne. Rosja. Drogi bracie. Musisz myśleć, że Cię lubię, ponieważ zaczynam mój list od drogi i bracie. Jesteś pijakiem, Wolfgang, wszyscy tak mówią. Piszę ten list, aby Cię zawiadomić, że nie masz powodu włóczyć się wesoło, myśląc, że Twoja najmłodsza siostra, Emilie Louise bock jak się nazywała, została zabita na śmierć przez część rzeczy, które Anglicy i inne untermęsze właśnie zrzucają na Hamburg. Mama jest nadal żywa także. Możesz się o to założyć o własne buty, ale ona już cię nie zna i nie miałam ci przesłać jej jakiejkolwiek miłości. Wiem jak trudno ci czytać listy, więc piszę ten bardzo powoli, abyś się nie pomieszał jego czytając. Mam nadzieję, że wróci tak, żebym wiedziała, że jesteś martwy. Jesteś parszywa brudna świnia od o czym jesteś. Każdy tutaj, mówią, walka w Rosji gorąca i każdy ma kogoś w rodzinie zastrzelonego. Mama była na bank pewna, że ty też zostałeś wydmuchnięty w powietrze przez jednego z tych pocisków, których tak strzelają po wszystkich miejscach tam. Ale, jak zwykle, ty nas robisz w trąbę. Nie zapomnieliśmy czasu, kiedy skręciłeś cały pieniądz z gazomierza i gliny przyszli z komisariatu. Dawid razem z inkasentem gazowym i chcieli aresztować mamę. My byli bardzo rozczarowani, mogę cię powiedzieć, kiedy oficer polityczny, co się wprowadził do starego muzeum ubrań z tyłu za główną stację kolejową, ty znasz. Je to wielkie szare miejsce ze starymi orłami Kajzera na sobie, gdzie ty i Dawid zwinęliście zasłony, kiedy my chcieli upiększyć trochę miejsce, kiedy on nam powiedział, że nic ci się nie stało na wojnie. Mama zemglała z rozczarowania, gdy ona usłyszała, i także płakała wielkie mnóstwo. Ona sobie wyliczyła, jaka będzie jej renta po tobie. Polityczny pocieszał ją, i powiedział, że jest pewien, że ty wkrótce dasz siebie zastrzelić i dał jej ekstra rację masła i trochę kartków na chleb. Mnie jest przykro pisać ten list będąc twoją siostrą i wszystko, żeby ci powiedzieć, że jesteś nicponiem, do kogo nikt w ogóle nie powinien pisać. Jeśli kiedy znowu przyjedziesz do Hamburga i pojedziesz podziemkom do Altony, i mam nadzieję nigdy tego nie zrobisz, nigdy nie poznasz na powrót naszego miejsca. My przenieśli się do Langenhorn po drugiej stronie koszar SS. Tam zawsze wiele się dzieje. Jeśli wyglądamy oknem wcześnie rano, możemy patrzeć na nich, jak strzelają zdrajców i innych takich na śmierć. Gdy nie ma żadnych zdrajców do strzelania, oni praktykują na tekturowych figurach, więc już nie potrzebujemy więcej budzika, co jest szczęśliwą sprawą, bo nasz stary przestał iść. Oni zaczynają strzelać o piątej w każdy ranek, i to jest nasz czas do wstawania. Ja ciągle sprzątam w pociągach i mam wolny przejazd, kiedy sprzątam. Zostałam zrobiona sprzątającą asystentką kolejów państwowych drugiej klasy i mam niebieską wstążkę na ramieniu. Teraz wolno mi jeść z pięcioma, co pracują teraz w wagonie pocztowym. W zeszłym tygodniu byłam w Disseldorfie, Zrobiłam to z facetem z korpusu zaopatrzenia, który dał mi za to dwadzieścia marek. Poszliśmy do tualety w pierwszej klasie. Nie uwierzysz, jak szykownie tam mają. Herbert Bok, mój mąż i twój szwagier, choć mam ci powiedzieć od niego, że nie chcę cię za szwagra, więc to sobie zapamiętaj. Jest tyle kleksów w twoim zeszycie, że grzeczne ludzie nie chcą należeć do tej samej rodziny, co ty». No tak czy inaczej mój mąż Herbert Bog dostał nową robotę z mundurem i dwoma gwiazdami na jego kołnierzu i granatową czapkę z kokardą na niej i mnóstwem ludzi pod sobą. On pilnuje cmentarza. Nie ma dużo do roboty, choć jest tam sam jeden. Wszyscy ludzie, z którymi pracował, zostali wezwani i pojechali pomagać wygrać wojnę. Czy pamiętasz kulawego Egona? To z nim i synem Żyda od Futer Dawidem zawsze byliście, gdy chodziliście po ulicach robiąc nielegalne rzeczy. Dostał nową robotę w browarze Hansa i potem umarł. Powiedzieli, że się zapił na śmierć, dostał zawrotu patrząc w dół do jednej z tych ogromniastych beczek do piwa i wpadł do niej, ale nigdy nie potrafił się trzymać z daleka od picia. Mówią, że piwo lepiej smakuje, odkąd kulawy do niego wpadł. Przez całe twoje życie nie widziałeś tyle deszczu, ile my mieliśmy w Hamburgu przez ostatnie dziewięć tygodni i trzy dni, i wszystkich wypadków, które się zdarzyły. No to tu są. Łaba poszła wyżej czerwonej kreski, i to jest twoja i twoich kumpli wina. Nie mamy łodzi ratunkowych. Zabraliście wszystkie ze sobą do Rosji. To nie jest w porządku, że wy zabieracie wszystko do Rosji i my w domu musimy być bez tego. Myśmy są Niemcy, też i tak samo dobrzy jak wy żołnierze. Führer ciągle mówi, że my są herenwolk. Pocałuj tam nie gdzieś. Uważam, że Rzesza jest dziurą w dupie wszechświata i jest wiele więcej, co mówią to samo. Żeby być z tobą uczciwa, Wolfgang, powinieneś wstać i pokazać, że jest w tobie coś dobrego. Powiedz twoim kumplom, by przerwali tę głupią wojnę. Możecie to zrobić, jeśli chcecie. Promosz powiedział, że możecie. Znasz go. To ten gościu co chodzi, stukając do drzwi ze słowem. Nie mogę spamiętać, jak go nazywają. Coś obcego, ale i tak kogo to obchodzi. Stadthaus brykę 8 zabrało go, więc go nie zobaczymy ani nie usłyszymy jego słów z Biblii Więcej. Ale to był bzik z jego strony, że był zdrajcą. Führer nie lubi tego rodzaju rzeczy. Onegd i ja i Emma znalazłyśmy jeden z tych tajnych papierów, co ich nie wolno czytać, ale czytałyśmy go i tak każda osoba jest w końcu tylko człowiekiem. On mówił, że niemieccy żołnierze powinni przejść na drugą stronę i zrobić przyjaciół z Rosjan i cała wojna światowa się skończy. Teraz pamiętaj, by to powiedzieć twoim kumplom, ale nie daj, żeby ktokolwiek z partii usłyszał, jak to mówisz. Teraz tajna gazeta już nie przychodzi. Ci, co ją robili, też zostali złapani przez stadthausbrykę. Mieli połamane nogi, zanim ich zastrzelono. To musi bardzo boleć, gdy ma się nogi łamane. Czy pamiętasz, jak złamałam mój mały palec? Bolało i musi być znacznie gorzej złamać całą nogę. Tu trzeba pilnować swojego języka, jeśli się nie chce mieć swoich nóg złamanych i głowy odciętej potem. Będę bardzo uważać, żeby każdemu mówić Heil Hitler. Wtedy nie będą mogli powiedzieć, że nie jestem wierna. Różne rzeczy dzieją się tu w Hamburgu przez cały czas, więc nie możemy powiedzieć, że się martwimy jak spędzać czas. Zeszłej nocy było pięć alarmów i Martensowie, którzy mieszkają w Altonie, dostali bombę w sam środek swego łóżka. Mieli szczęście, bo w godzinę później przyszło Gestapo, żeby ich zabrać. Bardzo ich rozgniewało, że nie ma nikogo do zabrania. Te Angliki powinny być trochę bardziej ostrożne. Nasza siostra Ewa też mówi, że lepiej być zabite niż zabrane żywe przez gestapo, a nasza siostra wie, co mówi. Ona się wybiła w tym świecie, tak zrobiła i ma posadę odkurzając biurka na Stadthausbrücke 8, gdzie widzi rzeczy, których się nie powinno. Widziała dupka, z którym przedwczoraj zrobili rozmowę, jak to nazywają. Najpierw połamali mu wszystkie palce rąk, a potem zerwali paznokcie z palców i nóg. Potem bili go stalowym drutem i przepuścili przez niego prąd elektryczny, za który sam musiał zapłacić. Wszystko napisali na rachunku, mówi Ewa, więc być aresztowany musi trochę kosztować. A potem facet wypadł z okna na czwartym piętrze. Musiał polecieć w dół głową naprzód, bo była cała zmieniona i prawie zgnieciona. Musiał zapłacić za okno, które wybił także. Nasz siostra Trudy, znasz ją, to ta, co się urodziła w mleczarni, ma niemowlaka, ale nie potrafi przypomnieć, czyj on jest. Nie powiedziała, czy to chłopiec, czy dziewczynka, więc nie mogę ci powiedzieć, czy jesteś ciotką, czy wujkiem. Baumillerowie, ci z Altony mieli wesele. Poszli my na niej i nie wytrzeźwieli aż po wielkanocy. To był ich lokator długi Hans, co się żenił, ale Gestapo przyszło po niego i mówią, że teraz nie żyje jego nazwisko było na czerwonych plakatach które kleili wszędzie gdy ktoś miał głowę odciętą w fulls -Bittel. było to najśmieszniejsze przyjęcie na którym w życiu byłam długi hans wcale się nie ożenił ale miał cudowny polterabend do dziś byłby z tego szczęśliwy gdyby nie miał w międzyczasie odrąbanej głowy wszyscy pojechaliśmy na rowerach do luise na reperban my dziewczyny siedziałyśmy na ramach bo nie było dość rowerów dla wszystkich było dwóch co ich przejechał tramwaj zostali zabici a potem był jeden co spadł ze schodów do piwnicy na swym rowerze on też został zabity jego rower został zniszczony ale na jego szczęście to był ten który on zwinął jeden z nich został złapany przez drzwi windy do tunelu Łaby on nie był naprawdę z nami to był gość co się dołączył bez zaproszenia jechał tak szybko że wjechał prosto do windy do Łaby jego rower był bez hamulców. Gdyby się zatrzymał, to tramwaj numer jeden, co jechał bardzo szybko z górki z Fischmarkt, byłby go zabił na śmierć. U Luisy my byli około siódmej. Wiem, że mam o tem dobry czas, bo mój chłop miał ręczny zegarek i powiedział, że jest siódma i to był dobry zegarek, bo kiedyś należał do Żyda. My, panie, dostałyśmy szampana i wino-wiśniowe. Ja wypiłam całą butelkę i byłam taka szczęśliwa, że zapomniałam całkiem o Wolfgangu i wszystkimi innymi moimi smutkami. Chłopcy pili sznaps, bummelunder i piwo od chwili, gdy przeszli przez drzwi, aż nie pojawili się gliny z komisariatu Dawid. Jensen z Hansa Plac Siedem zaczął bójkę z panem młodem. Wyciągnęli noże i pan młody uciął Jensenowi nos. Jak on krwawił, ale my byliśmy tak szczęśliwi, że nie uważaliśmy na to. Wtedy Jensen uciął panu młodemu włosy i on krwawił nawet bardziej. Potem mieliśmy trochę tańca i miałyśmy znowu więcej szampana i wiśniowego wina. Potem wyszły noże znowu. Pan od Emmy ze szklanym okiem miał uszy obcięte. Panu młodemu zupełnie odbiło potem jak wypił całą butelkę bummelundera z piwem w środku. Całkiem stracił rożum i zaczął machać długim nożem w kółko nad swoją głową. On jest czymś w rodzaju cudzoziemca z Austrii. Musisz mnie wybaczyć, ale gdybym spotkała Führera, to bym go zapytałam, czy może trzymać te wszystkie cudzoziemce poza naszym krajem, oni nie robią nic tylko same kłopoty, ale my pewnie nigdy się nie spotkamy. Ludzie, które weszli na czubek drzewa, nie pamiętają skąd przyszli. Wtedy psy przyszły biegiem z Dawid, mieli nałożone hełmy z rzemieniami pod brodami, więc nie mogliśmy im zrzucić. Co za bójka tam była. Nie zostały żadne okna u Luisy potem, bo wiele psów i gości wyszło tą drogą i wszystkie krzesła byli połamane z powodu ludzi siadających zbyt mocno na nich. Potem zaczęli rzucać stoły na psów, ale pojawiła się lotna brygada i zakończyła przyjęcie. Kuchnia była cała rozbita i nie został żaden garnek ani patelnia bez zgniecenia na sobie. Więc wtedy oni nas aresztowali i zabrali do Dawida, i tam my śpiewali tak głośno, że mogli nas słyszeć aż na Landgunsbriekę i ludzie przylecieli biegiem zobaczyć co się dzieje. Tam był cały tłum. Detektyw inspektor nas nazwał nas mnóstwem różnych rzeczy i prawie oszalał. Na zewnątrz całe reperban śpiewało i w środku przyjęcie weselne śpiewało. Ale nikt nie śpiewał tego samego. Jeśli wy wszyscy się nie zamkniecie, to ja skończę z waszą całą bandą, wrzeszczał detektyw inspektor nas. Wtedy oni wzięli nas grupami i przesłuchiwali. Nie masz nosa, powiedział pan nas do pana Jensena. Człowiek, który to odciął, musi być ukarany. To się zobaczy, powiedział pan Jensen. To był ten Austriacki pan młody, ale już wszystko jest załatwione. Mam jego kutasa w kieszeni. No dobrze, później całe przyjęcie weselne spotkało się w więzieniu, nie było bardzo źle. Oni ciągle mają pojedyncze cele, ale nikt nie jest w nich zupełnie sam. Więzienia są tak pełne, że prawie nie ma miejsca dla strażników. Dostaliśmy erzackawę z proszkowanym mlekiem i trochę chleba wojskowego, dwie kromki na każdego i łyżkę drzemu rzepowego. Było tam wiele do opowiadania rzeczy, o których zwyczajnie nigdy nie słyszałeś. No dobrze, wyszliśmy znowu na dwór, ale nie wszyscy z nas. Nie wiem, gdzie są te wszystkie, co nie wyszli, ale nikt o nich nie słyszał znowu. Wszyscy w domu przesyłają dobre życzenia i mama mówi, że powinieneś zrobić coś dzielnego dla Führera i ojczyzny. Jeśli dostaniesz wielki medal, twoja renta będzie większa, kiedy zostaniesz zastrzelony. Możesz przynajmniej tyle zrobić dla mamy... I pamiętaj, że nie należysz do rodziny mojego męża. Do widzenia teraz, twoja siostra, Emilia Luise Bock, urodzona Kreuzfeld, asystent sprzątający kolei państwowych Hamburg-Altona. Ten szwagier, co jest ożeniony z moją siostrą Emilię i nie chce być spokrewniony ze mną... Może sobie tylko poczekać, aż wrócę do domu, burknął zjadliwie mały. Dobrze zrobi, jak policzy sobie kości, by wiedzieć, ile ich potem będzie mu brakowało. Spaliśmy tylko krótką chwilę, gdy przyleciał służbowy z kompanii, by powiedzieć staremu, że musi się natychmiast zameldować u dowódcy. Rajski przydział dla was! Uśmiechnął się złośliwie. — Tym razem dokładnie przypalą wam tyłki. Rozkaz z samej góry jest wszędzie postemplowany, ściśle tajne, z tyłu i po bokach. — Co się u diabła dzieje? — mruknął stary kwaśnym tonem, naciągając sięgający kostek zimowy płaszcz i zarzucając na ramię pistolet maszynowy. — Jasne jak błoto! — wyszczerzył zęby Porta, drapiąc się oburącz po swej ptasiej piersi. Było to miejsce, gdzie wszy miały skłonność do odbywania spotkań. To saly w ministerstwie wojny, który naciska wszystkie guziki, aby wysłać nas na naszą prywatną misję w poszukiwaniu złota. Włóżcie wełniaki, chłopcy. Będzie bardzo zimno, zimno jak wszyscy diabli, nim wrócimy do domu z naszym złotem. Podnosi się kurtyna przed pierwszym aktem, powiedział stary, wróciwszy do drużyny. Oficjalny rozkaz mówi, że mamy wywoływać zamieszanie oraz spowodować panikę za liniami nieprzyjacielskimi i mamy wracając przyprowadzić generała Skulowskiego, czy jak mu tam. Spowodować panikę? To zrobimy doskonale, powiedział Porta z krótkim śmiechem. Ale kim u diabła jest ten generał Śmierdzielowski? Zresztą możemy zapytać. Być może zna go facet mojej dziwy. I zapamiętajcie... Cała ta sprawa jest ściśle tajna, kontynuował stary. Jeśli będzie jakiś przeciek, naszym głowom i szyjom grozi sznur. Mamy nawet nie rozmawiać o tym między sobą. Minister wojny Sally musiał zużyć cały tuż w ministerstwie, stemplując ściśle tajne na wszystkim. Na dole rozkazu jest nazwisko feldmarszałka Keitla, tylko on o tym nie wie, a plan ułożył feldmarszałek model, który także nic o tym nie wie. — Kochone, sale jaja! — rozstrzelają nas trzy razy, jeśli kiedykolwiek to wykryją — westchnął nerwowo Barcelona. — Ale mówią, że im bardziej jesteś bezczelny, tym lepiej ci się wiedzie. — Jeśli to pójdzie tak, jak chcemy, kupię dla salego wielki medal — ryczał mały, klepiąc się radośnie po udach. W ciągu nocy wydano nam rosyjskie mundury, a czołgi wymalowano białą farbą i napisami cyrylicą. Jeśli Iwan Śmierdzielowski złapie nas w swe pazury, będziemy mieli za sobą już większość naszego życia, stwierdził ponuro Barcelona. Padał gęsty śnieg, a widoczność nie przekraczała paru metrów, gdy ładowaliśmy czołgi na platformy. Konie mają je przewieźć przez linie rosyjskie, by uniknąć grzechotu gąsienic i huku silników. Warczący żandarmi usunęli wszystkich z dala od tajnego transportu. Co za paskudna droga do jazdy! wzdychał porta, patrząc jak paru żandarmów ciągnie ze sobą cywila, który był nieco zbyt wścibski. Dopiero gdy przedostaliśmy się o dobry kawał drogi na drugą stronę rzeki, pozbyliśmy się niemieckiego wyglądu i ukazały się rosyjskie znaki. Śmierć faszystom napisane było dużymi literami cyrylicą na wieżyczce pantery. Job twoju mać! mruczał mały, wypinając piersi jak drugi Iwan groźny. Teraz uważajcie, żadnych komuszych pięści, ostrzegał nas Stary. Tutaj salutują dokładnie jak my. Są bardzo wrażliwi na tym punkcie w armii czerwonej, tylko cywile zaciskają pięści i ryczą czerwony front. Jesteśmy prostaccy, bo nasz lud jest prostacki. Myślimy prymitywnie, gdyż myślenie ludu jest prymitywne. Byliśmy agresywni, gdyż lud jest radykalny. Józef Goebbels otworzył zamek, założył nową taśmę naboi i zatrzasnął pokrywę. Cholerne gówno, powiedział. Czy ich słyszycie? Czołgi, odpowiedział jego numer drugi. Masz trochę chleba. Jestem głodny jak diabli. Nic nie miałem w pysku przez ostatnie dwa dni. Cholera, parszywa wojna. Ostatni kawałek zjadłem tego ranka odrzekł strzelec karabinu maszynowego. A był to kawałek, który znalazłem na trupie. Nie jesteśmy nawet warci okruszka chleba, burknął numer drugi. Polują na nas, jakbyśmy byli szczurami, mówią nam, byśmy się trzymali po co? Żeby te gówna mogły ocalić swoje życie. Srać na nich wszystkich, powiedział strzelec, patrząc na rząd ruin. Teraz już nawet nie dają nam żarcia. Musimy je kraść, gdy je znajdziemy. To cud, że tego ranka rzucili nam trochę amunicji. Tak się zawsze dzieje, odrzekł numer drugi, podciągając kołnierz płaszcza na uszy. Amunicję nam dają, ale żywność to całkiem inna sprawa. Co byś powiedział, gdybyśmy całkiem zwiali? Teraz. Zmienili numer poczty polowej. Iwan nie może być tak zły, jak mówią. W każdym razie tam nie może być gorzej niż tutaj. Obaj podnieśli się na nogi, wrzucili karabin maszynowy do rzeki i chyłkiem powoli zaczęli przesuwać się naprzód przez ściernisko. Karabin maszynowy zawarczał krótkimi seriami. Numer drugi został trafiony pierwszy. Następnie karabinowego rzuciło przez wrak pojazdu. Stado wron uniosło się z ruin, Kracząc ochryple. Rozdział piąty. Spotkanie z komisarzem. Wiatr wył ponuro wśród rozwalonych ruin tego, co nie tak dawno temu było kołchozem, teraz to tylko niechlujny stos obalonych ścian i groteskowo powyginanych stalowych belek, zamarznięte, na pół spalone ciała padłych zwierząt leżały wszędzie rozrzucone wojna z całą swą wściekłą dzikością zmiotła kołuchos i jednym szatańskim oddechem zrównała go z ziemią trzy czarne od kopcia te 34 stały w zwalonym sadzie pokrywały je sople lodu ich załogi wisiały do połowy wychylone zwierzyczek zczerniałe i spalone stary pierwszy wyszedł z transportera starannie rozejrzał się wokoło nie należy czuć się bezpiecznym śmierć czai się wszędzie Wiedź wozem dokładnie pod drzewa, polecił porcie, który wystawił swą lisią, piegowatą twarz z włazu, wąchając powietrze. Jezu, ależ zimno, powiedział szczękając zębami. Dmuchnął ciepłym powietrzem po bokach swej twarzy. Zimniej niż dupa niedźwiedzia polarnego! Śnieg piszczał pod butami starego, gdy ten chwiej nie posuwał się po oblodzonej ścieżce. Naciągnął futrzany kołnierz płaszcza na uszy i odwrócił się plecami do szczypiącego wiatru, szarpiącego sztywny materiał jego maskującej kurtki. Za cholewkami butów miał parę granatów trzonkowych, ale to nie mogło wywołać podejrzeń. Rosyjskie oddziały frontowe lubiły mieć te niemieckie granaty. Lepiej się nimi rzucało. Nawet brak urządzeń zabezpieczających czynił je groźniejszymi. Gdy sznur został wyciągnięty, nie było drogi odwrotu. Miałeś tylko siedem sekund do jego wybuchu. Chcesz tego czy nie? Stary zatrzymał się na skraju stromego urwiska i z irytacją przesunął na miejsce szeroki pas z żółtej skóry z przyczepioną kaburą nagana. Och, ale cholernie zimno! kwilił porta klaszcząc w posiniałe dłonie. Cieszę się, że nie jestem Rosjaninem i nie muszę tu mieszkać przez całe życie. Wyciągnij mapę polecił stary. To musi być miejsce spotkania. Biały kołchoz, to muszą być te ruiny, choć nie ma już w nich wiele białego. — Kto u diabła to zrobił? — spytał zdumiony Porta. — Wojna jeszcze tu nie dotarła. Nieprzyjaciel był jeszcze daleko. Jesteśmy tu pierwszymi Niemcami i nie jesteśmy prawdziwymi nieprzyjaciółmi. Jesteśmy tu tylko po to, by zabrać coś, co prawnie do nas należy. — Latające bomby, jak sądzę — mówił stary. Przyłożył do oczu ciężką wojskową lornetę. W milczeniu spoglądał w górę na długą, krętą górską drogę, która znikała we mgle i niesionym wiatrem śniegu wysoko w górze wśród pochylonych przez burzę drzew. Chcesz, abyśmy postawili ruski czołg w ukryciu? krzyknął mały. Jego głos odbił się echem od ruin i wrócił stokrotnie wzmocniony przez góry. Zamknij się! wrzasnął nerwowo stary. Można cię usłyszeć w Moskwie. Tak, ale posłuchaj tylko. Darł się mały jeszcze głośniej. Jeśli pozwolimy, by to pierdzi pudło stało tutaj, zapuszczając korzenie, czy myślisz, że Iwan Śmierdzielewski uwierzy, że jesteśmy jego kumplami? Zostaw go tam, warknął z irytacją stary, ale schowaj wszystko inne i zamaskuj go dokładnie. Ajde kroczył wokoło z ważną miną w mundurze rosyjskiego lejtnanta, ale pomimo uniformu nikt nie mógł mieć najmniejszej wątpliwości, że był Niemcem, był zbyt poprawny. Żaden Rosjanin przy zdrowych zmysłach nie pomyślałby, aby spacerować wyglądając jak on, przyciął nawet długie włosy swej szaro-brązowej futrzanej czapki, aby duża czerwona gwiazda ze złoconymi brzegami efektowniej wyglądała. Dostrzegłeś Iwana? Spytał porta, ocierając śnieg z oczu. Zamknij się na litość boską. Warknął Kwaśno Stary, polerując soczewki lornety artyleryjskiej przed przyłożeniem jej do oczu. Tam na górze trójosiowa ciężarówka z siedemdziesiątką szóstką z tyłu. Nie wygląda to wszystko dobrze. Pachnie pułapką. Ni cholery nie będą się przejmować, stwierdził obojętnie porta. Kto u Licha chciałby zastawiać pułapkę na takie gówno jak my? Z Iwanem nigdy nic nie wiadomo, mruczał w zamyśleniu, stary ciągle z napięciem patrząc przez lornetę. Te diabły nie myślą w taki sposób jak my. To nieobliczalna banda skurwieli. Daj mi to. Burknął Porta, wyrywając mu lornetę z rąk. Co u diabła się z tobą dzieje? Strasz w portki ze strachu przed starą ciężarówką, Fort? Znam tę armatę, odpowiedział pesymistycznie stary. Ma szybkość wylotową, jak wszyscy diabli, a jej pociski potrafią przebić każdy pancerz na świecie. Popłacz sobie na moim ramieniu, zaproponował Porta. Możemy wsadzić pocisk burzący z naszej siedemdziesiątki piątki i tę fuzyjkę na groch w dupę Stalinowi, a łuski wysrać babci do fartuszka. Kiedy zaczniemy robić zamieszanie? spytał niecierpliwie mały, ciskając kawał lodu przez krawędź urwiska. A jak myślisz, co robimy? warknął porta. Grzeszczysz dość głośno, by na Kremlu dostali bólu uszu. I przestań mówić po niemiecku na podwórku sąsiadów, dobrze? To niebezpieczne. — Idź się wysrać — odszczeknął mały. — Każdy mówi tak, jak się urodził. Ja nie potrawię mówić po obcemu. — Znów nas tu wysłałeś z motyką na słońce, nieprawdaż? — powiedział Hajder ze złośliwym triumfem. — Co ci mówiłem? — Ja mogę ci powiedzieć, że ta wycieczka się powiedzie — stwierdził Porta, znów podnosząc lornetkę do oczu — tym razem to kompletny pewniak, a zdobycz jest tak wielka, że warto dla niej zaryzykować. Zeszłym razem skończyło się jak zwykle. My zostaliśmy z pustymi rękami, stojąc jak stado głupiego bydła, odpowiedział kłótliwie Heide. Czy to była moja wina? zaprotestował kwaśnym tonem Porta. Natknęliśmy się na parę okruchów pecha. Mój plan był genialny. Plan był w porządku, przyznał Heide. Ale wszystkim, co z niego mieliśmy, było nasze rozczarowanie. Czego nam zabrakło, tylko aby wszyscy zostali zastrzeleni. Ale tym razem ryzyko jest znacznie większe. Nie ma bitwy, nie ma zwycięstwa, stwierdził porta demonstracyjnie, machając lornetą w powietrzu. Jeśli tym razem źle pójdzie, nigdy więcej nie będę słuchał twojego planu, warknął Hajde. Słuchaj no. Każdy rozsądny gościu chodzi sobie czekając na coś naprawdę wielkiego, wyjaśnił porta. Z twoimi planami zawsze coś było nie tak, syknął gniewnie Hajdę. Męczysz mnie, stwierdził porta, patrząc na niego złym wzrokiem. Jeśli chcesz spędzić resztę życia w Rosji, w towarzystwie pistoletu maszynowego, zupełnie wystarczy, byś się wycofał z tego towarzystwa. Spróbujcie do wszystkich diabłów raz wreszcie trzymać gęby zamknięte! Zrugał ich groźnie stary. Człowiek nie słyszy własnych myśli przez całą tę nieustanną, idiotyczną gadaninę. Schowajmy się, amigos, zaproponował trzęsąc się na wietrze Barcelona. Wyjąc spada on ze szczytu w gór, biczując ostrymi jak brzytwy kryształami lodu nasze odkryte twarze. Zimno gryzło nawet przez grube, wojłokowe buty, wywołując ból palców u nóg. Ostry wiatr wzmagał się do szybkości burzy. Śmiertelnie niebezpieczna rosyjska burza zimowa mogła być blisko. Będziemy musieli sobie zrobić maski przeciwśnieżne, zadecydował stary. Zróbcie jest tkaniny maskującej. Barcelona, wystaw posterunki. Dlaczego to zawsze muszę być ja? protestował Barcelona, tupiąc w śniegu, by przywrócić krążenie krwi w nogach. Bo ja tak mówię. Odpowiedział szorstko stary. Główno i szankry, szczeknął ze złością Barcelona. Gdybym nie skończył prawdziwej pruskiej szkoły podoficerskiej, gdzie uczą człowieka jeść stare skarpetki z taką miną, jakby się to lubiło, to do ciężkiej cholery nie zgodziłbym się na to nigdy. Cóż za wiadro szczyn, mruczał Albert. Układał wielkie bloki śniegu jeden na drugim. Czemu nie wchodzimy po prostu do pojazdów, aby silniki mogły nas ogrzać, ale zamiast tego zapracowujemy się na amen, budując parę iglo? Musiałeś się uderzyć w swoją czarną głowę, spadając z drzewa, zadrwił Porta. Utrzymywanie silników w ruchu kosztuje paliwo, a jeśli Iwan wystawi nas do wiatru, nie zostanie nam go tyle, co trzeba na powrót do domu. Otwalać silniki co piętnaście minut — rozkazał stary. — Niech diabeł pomoże temu kierowcy, którego silnik zamarznie. Mamy czterdzieści cztery stopnie poniżej zera. Uruchamiane silniki już zdechły. Wszystko, czym nas poczęstowały, to długi, ochrypły, żałosny jęk. Nawet używając wielkich korb rozruchowych nie zdołaliśmy uzyskać ich odpowiedzi. Wszyscy pomagali zbierać suche gałęzie krzaków, by rozpalić ogień pod pojazdami. mróz zmienił olej w gęstą, zakalcowatą masę. Stary nie potrzebował nas poganiać. Myśl o powrocie sama w sobie wystarczyłabyśmy się spieszyli. Wy leniwe świnie! Wściekał się. Jak często powtarzałem waszej parszywej bandzie, by odpalać silniki przynajmniej co trzydzieści minut? Czy każdą cholerną rzecz muszę robić osobiście? Co u diabła zrobimy, jeśli będziemy musieli pospiesznie wyruszyć? Złapiemy za rury wydechowe i poślizgamy się na naszych cholernych łokciach, śmiał się hałaśliwie mały. Jest tu dość ślisko, by przebyć każdą drogę. Albert upadł, jak długi na twarz, wyślizgnęły mu się dwa wielkie bloki lodu. Tylko karłowaty krzak uchronił go od upadku przez skraj urwiska, wstał wściekły i kopnął niewidzialnego wroga. Stopy rozjechały mu się i znowu upadł. — Nie liczcie na mnie dłużej — skamlał i wpełzł do T-34, by spróbować ponownie go uruchomić. Ku jego wielkiej satysfakcji ciężki silnik to natychmiast zaczął ryczeć na najwyższych obrotach. Gdy się wie, jak obchodzić się z silnikami, przechwalał się rzucając triumfalne spojrzenie porcie, który miał trudności z silnikiem Pantery. Niemieckie gówno osyczał. Ładny do patrzenia, ale kompletne gówno do roboty. Z wściekłością kopnął deskę rozdzielczą. Po wielu próbach silnik wreszcie zaczął ryczeć. Co z posterunkami spytał Stary, gdy tuliliśmy się do siebie w iglo. Wszystko w porządku, oświadczył Barcelona, wciskając się między legionistę i Alberta. Zabawne, ale przypadkiem właśnie w tej chwili zacząłem myśleć o pewnym generał-majorze Rottweilerze, powiedział porta, wystukując papierosa Juno z zielonej paczki. Nie należy go pomylić z bardzo dobrze znanym Herr Rottweilerem z Hannoveru, który wynajął psa policyjnego rasy Rottweiler. Generał nie był nawet spokrewniony z facetem od psa. Oni nawet nie wiedzieli nawzajem o swoim istnieniu, a generał nie znosił widoku policyjnego Rottweilera, ponieważ jedna z tych czarnych bestii kiedyś go ugryzła. Ale wszystko zaczęło się od roweru, jednego z tych dobrze znanej marki Opel z Bielefeldu, na których jeżdżą tylko ludzie z wyższych sfer. Pewnego dnia ten bicykl stał oparty o ścianę domu generała, nie robiąc nic i nie zwracając uwagi na wielką tablicę, która głosiła stawianie rowerów w tym miejscu surowo wzbronione. Więc gdy generał wrócił z sądu wojennego, na którym prezydował i gdzie skazał pewnego dezertera na śmierć i zobaczył bicykl, tak się rozzłościł, że dostał ataku czkawki. Mocno wcisnął monokl do oka, by uzyskać pewność, że rzeczywiście cywilny rower stał zaparkowany przy generalskiej ścianie, a gdy pojął, że jego wojskowe oko nie oszukuje go, Wydał mnóstwo zabawnych dźwięków i zmienił się na twarzy, a potem podjął szybką decyzję strategiczną, zaatakował rower i cisnął cywilne gówno do parku po drugiej stronie ulicy. Natychmiast powróciło, ponieważ dozorca parkowy odrzucił je z powrotem. Można było akurat zauważyć jego mundurową czapkę nad szczytem ogrodzenia. Co u diabła! Ryknął generał i potężnie obrugał dozorce parkowego. Z mnóstwem przekleństw i obelg podniósł rower do góry. Postawił w regulaminowej dla bicykli pozycji i pchnął go potężnie, co spowodowało, że się potoczył bez jeźdźca z górki w stronę skrzyżowania ulicy Zoester. Tam uderzył w jeden z czerwonych rowerów pocztowych, który niósł na sobie listonosza rezerwy Grünsteina, tak więc oba z nich były na służbie. Tego dnia Grinstein nie niósł zwykłej poczty, lecz korespondencję tajną, zapieczętowaną i poleconą z jednego biura gestapo do drugiego. Herr Grinstein hałaśliwie spadł na tyłek, a zdradziecki podmuch wiatru zabrał wszystkie listy i rozrzucił je po całej okolicy, ale coś znacznie gorszego wydarzyło się po chwili. Z parku wypadł czarny, podpalany policyjny pies Rottweiler z szeroko otwartym pyskiem, dokładnie w chwili, gdy generał przechodził przez furtkę swego ogrodu ozdobioną orłami. Hau hau! powiedział pies i zamknął swe dobrze uzbrojone szczęki na tłustym zadzie generała. Generał wydał przenikliwy wrzask, który niezupełnie pasował do wszystkich medali za dzielność, zdobiących jego szeroką pierś. Wypuścił furtkę z uchwytu dłoni i skoczył ukrycie w ogrodzie szybciej niż jakikolwiek rekrut. Furtka zlanego żelaza huknęła z tyłu za nim, z grzmotem, od którego pruskim orłom prawie odpadły dzioby. Wyjrzał ostrożnie na ulicę, by przekonać się, kto taki pozbawił go połowy siedzenia spodni, ale nikogo nie było widać. Jak zapewne wiecie, te Rottweilery to piekielnie sprytne diabły, a ten nie należał do zapóźnionych umysłowo członków tej rasy. Kradł się chytrze przez tylne wejście, by kontynuować swój atak z korzystniejszej strategicznie pozycji. Tym razem bitwa była brutalniejsza. Nie tylko znikła reszta część spodni generalskich na dupie, ale także niemały kawałek jego zadu, ale wszystko skończyło się tak nagle jak zaczęło, gdy pojawił się właściciel psa i wezwał go gwistkiem. Dobry pies! powiedział poklepując czarnego diabła. Generał powoli wyprostował się w swoich butach z cholewami. To będzie dla pana kosztowna sprawa, mein herr! pienił się. Roztarł swój zraniony zadek. Ta dzika bestia zostanie zastrzelona! Wygląda, że nie wiesz, kim jestem, ryknął, prostując się właściciel psa, ale wkrótce się dowiesz. Mam nadzieję, że nie wybierasz się w tej chwili na front, generale. Wtedy generał zaczął krzyczeć i wrzeszczeć i zapytał, co cywilowi do tego, co robi generał armii niemieckiej. Kto wie? Może ty też jesteś nieprzyjacielskim szpiegiem, powiedział groźnie. Całe pułki plutonów egzekucyjnych zaczęły mu błyszczeć w oczach, a wargi wykrzywił uśmiech. Mogę Ci powiedzieć, mein Herr, że tego rodzaju pytanie często demaskuje system szpiegowski nieprzyjaciela? Weźmy jakiś przykład. Gdybym był na tyle niedbały, by powiedzieć Ci, że wybieram się na front we wtorek, nieprzyjaciel wiedziałby natychmiast, że 191 Dywizja Strzelców jedzie na linię. Jeszcze jedno czy dwa takie niewinne pytania i nieprzyjacielski sztab generalny wiedziałby dokładnie, gdzie ta dywizja zostanie użyta. Generał oskarżycielsko wyciągnął palec w stronę właściciela psa. A z powodu twojej nieustannej aktywności, herkrecie, nieprzyjaciel wie o 191 już wszystko. Ci ludzie są z Zibengebirge, skąd pochodzą użyteczni żołnierze. Wierni i sumienni, urodzeni piechurzy, którzy mogą być wzywani pod sztandary jako piętnasto czy szesnastolatkowie. Nie są bardzo rozwinięci umysłowo, ale właśnie z tego powodu są doskonałymi żołnierzami piechoty. Z pewnością niewielu z nich pozostanie przy życiu po wojnie, ale to dowodzi, że ta część kraju dostarcza dobrych żołnierzy. Gdy nieprzyjacielski sztab generalny uzyska informacje tego typu, natychmiast wzmocni Swelinie nie jedną dywizją, lecz trzema elitarnymi dywizjami. Gdyby to była dywizja berlińska, albo banda piwoszy z Monachium, Wtedy mały ostrzał z moździerzy wystarczyłby do odesłania tych asfaltowych kowbojów z powrotem do ich piwiarni. Natychmiast cię przejrzałem, Herszpiegu. kontynuował. Jestem szefem wojskowej służby kontrwywiadu, tu, w szóstym okręgu wojskowym, i wysłałem wielu z twojego gatunku przed pluton egzekucyjny. Jedno nieostrożne pytanie i wy łajdacy stoicie przywiązani do słupa podczas egzekucji. Jesteś aresztowany! Teraz posunąłeś się za daleko, generale. To ci nie ujdzie płazem. Wrzasnął właściciel psa. Jestem wysoko postawionym członkiem partii z niskim numerem. Byłem w Monachium, uderzył się pięścią w piersi. Trzy razy siedziałem obok firera w Birgerbrau. Co masz o tym do powiedzenia? Wykonał pozdrowienie hitlerowskie z palcami dokładnie w jednej linii z prawym okiem. W 1923 maszerowałem w trzeciej linii za jego ekscelencją generałem Ludendorffem. Jestem odznaczony Orderem Krwi, nie tak łatwo ze mną się równać. Chciałbym także wiedzieć, od kiedy generałowie Armii Lądowej zaczęli kraść rowery. — Czy wiesz, ile kosztuje kradzież roweru? Czyś ty kompletnie zwariował? — ryknął generał, brzęcząc szablą i ostrogami. — Nie, ale ty owszem — powiedział właściciel psa z sardonicznym uśmiechem. W tym czasie przed zdobną orłami bramą generała zebrał się pokaźny tłum. Ciekawscy wyciągali szyję, by się dowiedzieć, co się dzieje, i śmiali się rozbawieni. To przeszkadzało stronom walczącym, więc generał zaprosił Rottweilera i jego właściciela do środka, by kontynuować dyskusję bez obcych porad i wtrącania się. Właściciel psa nie był zwykłym, głupim człowiekiem i potrafił ładnie mówić prawie o wszystkim. Działał na giełdzie papierów wartościowych i wiedział wiele o obcej walucie. Pomyślał, że grzeczność wymaga, by się przedstawił strangę ukłonił się, stuknął obcasami i podniósł prawą rękę. Hurtownik ziemniaków i eksporter jęczmienia, członek partii, odznaczony orderem krwi, Heil Hitler. Generał pomruczał trochę, ale nie uznał za konieczne by się przedstawić. Uznał, że każdy cholerny głupiec włącznie z hurtownikiem ziemniaków mieszkający w tej westfalskiej dziurze w ziemi Paderborn powinien wiedzieć kim on jest. Lud miał obowiązek tak wierzył uznać go. — Bądź tak dobry, by zająć miejsce, Herr Strange, — szczeknął z fałszywą przyjacielskością, częstując go ze złotej papierośnicy z wygrawerowanym niemieckim orłem. Członek partii i hurtownik ziemniaków Strange wygrzebał z niej papierosa, ale zapalić musiał go sam. — Każdy może to zrozumieć, — uśmiechnął się Porta. — Gdzie byśmy byli, gdyby ten kochający psy, handlarz Brzeczki... Był tylko zdemobilizowanym lojtnantem rezerwy, który został odesłany do domu, ponieważ miał książeczkę partyjną w porządku. Albo może unteroficyrem, czy zwykłym piechocińcem. Tak nisko niemiecki generał armii lądowej nie może upaść. Lepiej udać, że to z jego strony nie uwaga. Przez chwilę panowała cisza. Jak to mówią, chwila ciszy przed burzą. Po prostu siedzieli sobie, spoglądając jak dym wznosi się spiralą z generalskiego cygara i papierosa członka partii. Czy pomyślałeś, generale, zaczął w końcu facet od ziemniaków, że już nadszedł czas, abyśmy się ruszyli i wygrali tę wojnę? Nie możemy posuwać się dalej, nie zauważając niedbalstwa. Eksport ziemniaków faktycznie zamarł. Przeniósł wyzywające spojrzenie z generała na Rottweilera. Pies wyciągnął się wygodnie na lwiej skórze przed kominkiem. Było to wszystko, co zostało z nieszczęsnego, zreumatyzowanego lwa, zastrzelonego przez generała w Afryce, gdzie się włóczył, czekając, aż się zacznie druga wojna światowa. Czarno widzę sprawy, generale, bardzo czarno. Z paru ładunków ziemniaków, na których można położyć rękę dzięki dobrym kontaktom, pięćdziesiąt procent trzeba przekazać cholernej armii, która płaci najniższe ceny. Ceny są wyznaczane przez grupę zgorzkniałych urzędników państwowych w Ministerstwie Wyżywienia. Ludzie ci nawet nie znają właściwego niemieckiego. Ale używają własnego, idiotycznego, urzędniczego języka. Powinni zostawić wszystko rajz SS i wyrzucić resztkę zgniłej monarchii na kupę gnoju, przez to człowiek traci chęć do życia generale. Napisałem do Firera, ale nie dostałem odpowiedzi. Zwyciężamy i zwyciężamy, ale żadne z naszych zwycięstw nie prowadzi do niczego. Jęczmienia już w ogóle nie widuję, a ziemniaków jest coraz mniej. Dajcie nam wielkie skąpane we krwi zwycięstwo i skończcie z tym, tak aby człowiek mógł znów robić interesy. Podobnie jak byliśmy do tego zmuszeni przez żydowską wielką finansjerę przed wojną, spójrz na wielkie zwycięstwo, które właśnie w tej chwili odnosimy. Cała czwarta armia pancerna siedzi sobie w lasach wzdłuż Oki, gdzie pozwalają by ich zabijały bolszewickie armaty. A pułki, bataliony i kompanie są rozbijane w proch i rozmazywane po bagnach delty. A czy wiesz co ludzie mówią? Mówią, że gdziekolwiek spojrzeć całe niebo jest w ogniu, w każdym kierunku. Wsie i miasta też są równane z ziemią, aż nie zostaje z nich nic prócz zwałów popiołu. Ale nie to mnie niepokoi. Taka jest wojna, nie dla zniewieściałych ludzi. Nauczyłem się tego wszystkiego podczas dwunastu miesięcy spędzonych w szkole ochotników. Mówiąc to, członek partii i handlarz Brzeczki skoczył na nogi i skłonił się generałowi. Melde, Gehorzamt, Herr General, jednoroczny ochotnik, Strange Leonard, trzydziesty trzeci pruski pułk piechoty, szósta dywizja brandenburska, zwolniony ze służby czynnej z powodu ziemniaków i jęczmienia zwalił się z powrotem na skórzany fotel okropne antyczne monstrum z oparciem tak niewygodnym, że było to coś, co tylko masochista mógł posiadać nie skarżę się, że Sarmat się strzela, miasta są palone, a ludzie zabijani, o to chodzi na wojnie Brzeczka i jęczmień kontynuował machając w powietrzu świeżym papierosem, ale najgorsi są ci przeklęci artylerzyści, którzy obracają w ruinę jedną gorzelnię za drugą. Co te gorzelnie im zrobiły, by zwracali swe parszywe działa przeciw gorzelniom? Wyłowił z kieszeni gruby notes, trzęsąc się ze złości. Posłuchaj tego, generale. Zaczynam odczuwać, jakby cała ta wojna światowa miała specjalnie na celu zrujnowanie mnie. Poślinił palce i zaczął przewracać kartki. Czerwona gwiazda w Kijowie brała 185 ton ziemniaków. Zrównana z ziemią. Oaza ojczyzny, Mińsk, 200 ton ziemniaków i 100 ton jęczmienia. Rozstrzelana w kawałeczki. Ci untermensze są niewinni za dwie ostatnie dostawy. A co z ubezpieczeniem? Force majeure nawet kiełbaski mi nie dali za te wszystkie wysokie składki. Czy potężna armia niemiecka pokryje moje straty? Przepraszam, generale, to była tylko przelotna myśl. Tu jest złoty orzeł, Charków. Dobry, solidny interes, pracuje dzień i noc przez okrągły rok. Dyrektor był przemiłym facetem. Jego żona miała na imię Wilma. Zawsze wyjeżdżała do jakiegoś uzdrowiska, tak było. Nerwy, generale, łatwo za nie zostać zastrzelonym. Mam na myśli nerwy, jeśli się mieszka w Związku Radzieckim, gdzie państwo może decydować, jakiego koloru mają być tapety w twojej sypialni i może wsadzać swe chciwe palce do twojej kieszeni, kiedykolwiek przyjdzie mu na to ochota. — Prawie tak źle, jak jest tutaj! — Herstrange zakrył usta dłońmi, gdy zdał sobie sprawę, co powiedział. Zmieszany wyskoczył z masochistycznego fotela, wyciągnął prawe ramię i ryknął — Heil Hitler! Generał uśmiechnął się z przymusem i spojrzał kątem oka na Rottweilera na lwiej skórze. Wyglądał na rozbawionego, nielojalną uwagą swego pana, wyszczerzył wszystkie zęby — Przedwczoraj dowiedziałem się ku memu przerażeniu, że osiem gorzelni zostało spalonych do fundamentów. Uczciwie, generale, jeśli to będzie szło tak dalej wszyscy zbankrutujemy, a ja będę całkowicie zrujnowany. Kto w imię szatana będzie kupował ziemniaki i jęczmień, jeśli nie zostanie żadna gorzelnia? Czy nie wpatrujesz się odrobinę zbyt dokładnie w ciemną stronę spraw? Spytał generał i zaproponował, by wypili szklaneczkę czegoś. Nasza sytuacja jest w tej chwili całkiem dobra. Niemieckie dywizje zwycięsko toczą się przez rosyjskie stepy. Przyznam, że od czasu do czasu wylatuje w powietrze jakaś gorzelnia, ale wszyscy musimy ponosić pewne ofiary, aby osiągnąć ostateczne zwycięstwo. Najwyższy czas by nastąpiło. Najlepiej zanim te czerwone głupki rozwalą pociskami ostatnią gorzelnię w kawałki westchnął ze smutkiem handlarz ziemniakami. Rozkazującym machnięciem ręki, generał wezwał swego gościa do mapy wojennej, ozdabiającej ścianę obok kominka. — Popatrz, no, Herr Strange. tutaj mamy Dniepr, a jeszcze trochę głębiej Wołgę, główną linię życia Rosji. Musimy tylko przedostać się mały kawałek dalej, na drugą stronę tego i nasza ekspedycja karna na wschód jest zakończona. A tutaj mamy Afrykę. Jak widzisz, nie jest daleko do Kairu. — Ile kilometrów? — zapytał praktyczny Strange. Wziął do ręki zapałkę oddającą na mapie około tysiąca kilometrów — to nie ma znaczenia! wrzasnął rozwścieczony generał, wytrącając zapałkę z dłoni swego gościa. Jak mówię, nie jest daleko. A teraz, w tym momencie, feldmarszałek gromel przygotowuje decydujące uderzenie przez słabe linie brytyjskie. Niemiecka flaga wojenna wkrótce powieje z minaretów Kairu. Reszta to tylko kwestia lokalnych operacji oczyszczających. Egipcjanie i Arabowie zawsze sympatyzowali z nami, Niemcami. To może być kwestia ledwie godzin, gdy zwrócą się przeciw terrorystycznemu reżimowi brytyjskiemu i zgłoszą się pod opiekę naszego sprawiedliwego niemieckiego przywództwa. W całej Afryce słychać wezwanie Heim ins Reich. Wracajmy do Rzeszy. Machnął swoim wskaźnikiem od Kairu po łańcuchy górskie Kaukazu i zatoczył elegancką pętlę wokół całej Gruzji. Tutaj niemiecka machina wojenna toczy się naprzód, miażdżąc wszystko, co stoi na jej drodze! Wskaźnik przeskoczył do Birmy. A tutaj cesarska armia japońska niszczy wojska brytyjskie i amerykańskie. Szybko zbliża się dzień, gdy zwycięskie siły niemieckie i japońskie podadzą sobie ręce nad granicą Indii. Mistrzowskie posunięcie strategiczne. Co na to powiesz, Herr Strange? Czy już widzisz ostateczne zwycięstwo? Handler z ziemniakami odchrząknął, przetarł twarz dłonią i obiegł wzrokiem wielką mapę wojenną. Równocześnie nie mógł się powstrzymać od pamiętania o wszystkich zniszczonych gorzelniach. — Tak to wszystko bardzo ładnie wygląda, generale — przyznał. — Bardzo posuwamy się do przodu — wyglądało, że się trochę zastanawiał, mierząc odległość od Birmy do Kaukazu. Ale wycofaliśmy się też w wielu miejscach, zauważył słabym głosem. Ostrożnie wyciągnął wyprostowany palec i dotknął mapy. Suwał palcem naprzód i do tyłu po zachodnim skraju Gruzji. Gruzińska droga wojenna niestety nie jest już w naszych rękach, powiedział, mówiąc tak, jakby osobiście wyciągnął drogę spod stóp armii niemieckiej. Zbliżał się do zdrady głównej. A co z Moskwą, generale? — Nie sądzę, by nawet najlepszymi niemieckimi oczami ktokolwiek widział dużo Moskwy z miejsca, gdzie są nasi chłopcy. — I ty byłeś ochotnikiem? — zaryczał generał purpurowy na twarzy, równocześnie kierując na Rottweilera leżącego na lwiej skórze surowe wojskowe spojrzenie. — Ostatnio mieliśmy jedno czy dwa niepowodzenia na nieważnych odcinkach frontu, ale to, co nazywasz odwrotem, mój dobry człowieku... To nic więcej niż przegrupowanie i wyprostowanie linii frontu. Niezbędna operacja taktyczna dowodząca rozwagi naszego najwyższego dowódcy. W tej właśnie chwili nasze czołgi grzmią na rosyjskich drogach, karabiny maszynowe grzechoczą, a niemieckie ciała ryczą, nasze pociski deszczem spadają na głowy untermenszów, którzy teraz zaczynają rozumieć, kto tu podejmuje decyzję. Dobry dowódca wojskowy może dokonać cudów, mając niemieckiego żołnierza, Walnął wskaźnikiem w dół mapy. W tych lasach zgromadziliśmy armię o takiej sile uderzeniowej, jakiej ani Bóg, ani diabeł nawet w przybliżeniu nie widzieli. Gdy tylko ruszy z miejsca, nie zatrzyma się, póki nie będzie na wschód od Moskwy swój człowieku. Zwinęliśmy Jugosławię i Grecję i wrzuciliśmy je do kosza na śmieci. Piejący kogut galijski stracił pióra i został odesłany na łeb na szyję do klęski w ciągu dokładnie czterdziestu dni. Holandia, Belgia, Dania i Norwegia zmiażdżone i wyrzucone na kupę złomu mogą robić tylko to, co my im rozkażemy. A tutaj jest Finlandia, Rumunia, Bułgaria i niezwyciężone Węgry, nasi dzielni europejscy sojusznicy moglibyśmy, gdybyśmy zechcieli im przekazać całe prowadzenie wojny na wschodzie. Generał zapomniał o Włoszech, wtrącił handlarz ziemniakami. Tak, musimy także wziąć pod uwagę Włochy, przyznał generał, przez chwilę machając wskaźnikiem w górę i w dół wzdłuż włoskiego buta. W rzeczywistości nie znosił Włochów ani ich spaghetti. Czy możemy naprawdę ufać tym Bułgarom i Rumunom? zapytał Strange, myśląc o wszystkich pieniądzach, jakie byli mu winni w tych dwóch krajach. Słyszałem, że dezerterują do nieprzyjaciela całymi batalionami i nie chcą już mówić po niemiecku. Dość tego! ryknął generał. Nie pozwolę, by w moim domu prowadzono rozmowy oznaczające zdradę główną. Zrozum to, ty, ty ochotniku. Teraz sprawy zaczęły toczyć się w tempie, którego nikt nie przewidywał, uśmiechnął się radośnie Porta. Wszelkie oskarżenia, o których zdołali pomyśleć, od kradzieży roweru do zdrady głównej, latały w pokoju tam i z powrotem w towarzystwie komentarzy wyszczekiwanych przez Rottweilera. Nic mnie to nie obchodzi i mogą wsadzić sobie w dupę tę wojnę światową. Darł się zacier, szkarłatny na twarzy. Ni cholery mnie nie obchodzi, kto wygra. Wszystko, czego chcę, to aby trochę gorzelni zostawili w całości artyleryjscy zastrańcy i zwariowani bombiarze, abym znów mógł sprzedawać ziemniaki i jęczmień, gdy to się skończy. Przejrzałem cię na wylot, wrzeszczał generał, podpierając się pod boki pięściami. Czy mnie rozumiesz, ty... Pijaczku! Złapał handlarza ziemniaków za ramiona i potrząsał nim jak szczurem. Na nieszczęście rozpoczął ten rozpasany atak na członka partii tuż przed melancholijną podobizną Führera. Facet od ziemniaków wyrwał się z uścisku generała i skorzystał z okazji skierowania do portretu Führera pozdrowienia wyprostowanym ramieniem. Postrzegam cię, generale, zawył obraźliwie. Nie jestem zaledwie umundurowanym bubkiem tańcującym wokoło z blaszaną szablą u boku. Jestem kawalerem Orderu Krwi, jestem członkiem partii, mam pozwolenie noszenia broni i nie boję się jej użyć. Co mnie to obchodzi? Rozdarł się generał, który już zapomniał wszystkiego, czego nauczył się w poczdamskiej szkole oficerskiej i... Znów znajdował się w koszarach na placu apelowym. Sram na twój order krwi, wierz mi ty, ochlapusie! A jeśli idzie o twoją partię, niewiele z niej zostanie, gdy wojna się skończy. Ha! Szczekał, świszcząc wskaźnikiem w powietrzu. Czy ty i twój firer myślicie, że my... Skierował palec na własną pierś. Pruska armia, która wyrosła spod ziemi na rozkaz Fryderyka Wielkiego, pozwolimy waszej czwartorzędnej partyjce bawić się dalej? partii, która potrafi myśleć tylko w kategoriach wymachiwania swastykami, czy myślisz, że my Niemcy damy się otumanić zagranicznymi ideologiami? Handlarz ziemniaków nie mógł uwierzyć własnym uszom. Był niemal gotów podejść do ściany i bić w nią głową, by rozjaśnić sobie myśli. Zagraniczna idea, srać na partię temu umundurowanemu lalusiowi mózg musiał się ugotować od zbyt mocnego słońca świecącego na chałbę. Wymachiwanie swastykami? Jakie interesujące myśli mają generałowie, ale Dubkowi z czerwonymi wyłogami wszystko się pomieszało. Już się nie składało dworskich ukłonów półkalekiemu kaiserowi, którego jedynym realnym osiągnięciem w życiu było przegranie wojny światowej. Muszą się nauczyć o co chodzi w tej nowej epoce. Kilka razy otworzył usta, by coś powiedzieć. W mózgu roiło mu się od gotowych odpowiedzi, ale generał nie dał mu na nie czasu. Spójrz na to. Ryknął generał, dobrze wyszkolonym głosem rozkazodawcy, Wskazał wielkie, ciemne malowidło, reprezentujące niemiecką sprawiedliwość, gigantyczny dąb ozdobiony jak świąteczna choinka bogatej rodziny. Z każdej gałęzi zwisał przestępca z solidnym niemieckim sznurem wokół szyi. Była to dobrze zrównoważona kompozycja. Kobiety, dzieci, młodzi i starzy, nawet wychudły pies, wszyscy tam wisieli. Patrz, ty, handlarzu ziemniaków, patrz! zaryczał. Tak kończy każdy niemiecki łajdak kundel, szwinehund i roznoszący dżumę szczur, którzy ośmielają się kalać ojczyznę słowem lub czynem. Zakonotuj to sobie, bimbrowniku. My, prusacy, brutalnie rozprawiamy się z nikczemnikami, którzy myślą, że mogą chodzić własnymi ścieżkami. Sznur im wokół szyi i w górę z nimi. Myśl, mój człowieku, jest ojcem czynu. Pomyśl o tym. Podkreślał swe mocne słowa i ponure ostrzeżenia, wskazując na szereg pięknie oprawionych ołówkowych rysunków, ukazujących uśmiechniętych esesmanów, dokonujących egzekucji po zwycięskim marszu armii przez Polskę i Rosję. Wykonywali je w całkowitej zgodzie z regulaminem armii lądowej. Zaczynałem patrzeć na Ciebie jak na dobrego człowieka! Ale teraz cię przejrzałem, jesteś dzikim zwierzęciem, świńskim untermenszem. Wynoś się z mego domu, ty paskudny łajdaku, marsz i zabierz ze sobą swojego kundla. On także przekona się, co to znaczy stanąć przed niemieckim sądem wojennym. Handlarz ziemniaków prawie wypadł przez drzwi, za nim jego pies. Pies odwrócił głowę i patrzył się z rozdziawionymi szczękami na szalejącego generała. Możesz sobie poczekać, pomyślał, aż my dwaj członkowie partii odbędziemy sobie rozmówkę z naszym gaulajterem. Herr Strange wskoczył na rower i popedałował. Prawie znowu upadł, gdy odwrócił się na siodełku, by wypluć parę pożegnalnych obelg i gruźb pod adresem generała. Ten nadal stał w bramie, wycinając dziury w powietrzu swą szpicrutą. Ten umundurowany zboczeniec dowie się o co w tym wszystkim chodzi, zwierzył się handlarz ziemniaków swemu psu, gdy mknęli wzdłuż Dwek. Au, au! szczeknął z aprobatą pies. Nie zatrzymali się, póki nie przybyli do wystawnej rezydencji Gaulajtera. Nad nią krwawo-czerwona flaga ze swastyką leniwie powiewała w letnim wietrzyku. Flaga! powiedział handlarz ziemniaków, podnosząc prawe ramię. Heil, zik! Gauleiter przebył całą drogę po zewnętrznych schodach, by go powitać. Byli przyjaciółmi jeszcze od czasu, gdy obaj pracowali razem jako robotnicy rolni w posiadłości pewnego barona, który później został stracony. — Choroba asfaltowa, Leonard? — zapytał Gauleiter grubym, przepitym głosem. — Wyglądasz, jakbyś najadł się smoły. — Pewien generał — wydyszał Strangę. — Cesarsko-pruski skurwiel. Mam nadzieję, że go nie ugryzłeś, roześmiał się hałaśliwie Gaulajter. To by nam mogło stworzyć problemy, rozumiesz? Ja nie, ale Wotan to zrobił. Zjadł mu połowę dupy, gdy oświadczył, że strana Firera, a partia to tylko zagraniczny pomysł. Do diabła, nie wiedziałem, że twój pies potrafi mówić, krzyknął zaskoczony Gaulajter. Stanął na rozstawionych nogach i groźnie popatrzył na psa. Uważaj na to, co mówisz, ty czarny łobuzie! Nie do diabła, Bruno, nie Wotan to powiedział, ale ten picuś generał. Srana Firera tak powiedział, zapytał gaulajter, a jego przepity głos nabrał odcienia groźby. Rozdusimy go, nie ma sprawy, a nawiasem mówiąc, od zeszłego czwartku jesteś mi winien pięćset marek. Nie zapomniałeś o tym, mam nadzieję. Dostaniesz je jutro, słowo honoru. Otrzymam je od kobiety, która jeszcze nie dostała rozwodu z Żydłakiem, którego wysłaliśmy do obozu koncentracyjnego. Uważaj, abyś nie wpakował się w coś śmierdzącego.